na życiu trzeba się znać. Irka, Irka, chodź zobacz. W podręczniku reporterem być, ależ to proste. Pisze, że dobry reporter jest zawsze i to wszędzie w centralnym oku cyklonu wydarzeń. Permanentnie napięty i gotowy na najgorsze wyznania, jednocześnie niezauważalny, Irka. Kurcie! To ty, Irka, ja myślę... Iruś, a ja myślałem, że to ściółka leśna, no. Zamaskowałam się na moro, bo chciałam ci zrobić zdjęcie roku, żebyś się nie spłoszył. Kurczę, ale wiesz co, że tak zintegrowała się bezbrzeżnie z podłożem, no. Brawo, Irka. A zrobiłaś to zdjęcie? Nie, bo mi chrupła soczewka pod twoim butem, ale... Cię opiszę piórem na podstawie twojego portretu parmięciowego, jak mi się tylko ręka zagoi. No to już nie to, Irka, ale ja ci powiem, że rany to atrybut. Tym lepszy reporter jest, im bardziej jest pokaleczony, obliznowany, krwią tryska. Teraz, wiesz co, przećwiczymy następną przypadłość fotoreportera, czyli praca i bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. Zakładaj ten czepiec gumowy na łeb i te hermetyczne okulary. Już mam. Dobra. No i co, z czym tam będziemy znowu spawać rowerek? Irka, coś ci. Dziś pogoń za tematem rzuci cię, wiesz gdzie? Pod wodę. Wciągaj na kadłub ten skafander. No. Wow, jeszcze tu. Dobra. Na kadłub cały. Jeszcze. Szczepan, a jaki odcinek rzeczywistości polecisz moim zainteresowaniem? Świat w oczach ryby? A gdzie ty w tej zupie znajdziesz rybę? Tam stoi butla z tlenem. Proszę cię bardzo, załóż ją na plery, a ja zadam ci reporterskie działanie. Załóż tą butlę na plecy. Szczepan, a ta rura to do buzi? No a gdzie, kurczę? No co ty myślisz? Gdzie rurę? A Szczepan, a na ile mi starczy powietrzu? Na długie jak wieczność 3 minuty. Podaję ci teraz temat zadania. Podaj rękę przyrodzie. Sfilmować z żabiej perspektywy w podwodnym ujęciu żabi skrzek, którym zalega grubym kożuchem zdegradowany akwen. Szczepan! No? Do żabiego skrzeku to ja zabiorę mikrofon. Brawo, Irka, brawo, wykułaś się jak pień. Temat jest znany? Rydy? No to go! No go! Szczepan! Co? Szczepan, ja mam wskoczyć do tego ślamu? No oczywiście, że mam skoczyć. Bez wahania ci pomogę, Irka, podjąć trafną decyzję. Ileż to satysfakcji daje ten nietuzinkowy zawód. Ile niebezpieczeństw czai się zza pułapek w każdej sekundzie na reportera z pazurem. Jak doba długa i szeroka, setki zdarzeń na globie opisywane są przy... Zaraz, ale ona... Strasznie długo siedzi ta Irka pod wodą. No. Wyjątkowy profesjonalizm miał. O! Już wypłynęła. Brawo, Irka! Czemu brzuchem do góry wypływa? Czekaj, przyciągnę cię bosakiem. Chodź no tu, moja ty Oriano Falacci. No chodź tu do nóżki, do pana. A co ty taka spieniona na ustach? Co, Irka, zła jesteś na mnie, tak? Zła jesteś? Ale co, zła jesteś na mnie? Ja pomyliła butlę tlenową z gaśnicą pionową. Z pianową, Irka, nie pionową. Ale żeś mi obrzękła. Mój byłem ekstremalnie długo siedziała pod wodą i żona puchła. To nie szkodzi. Przez to wiesz co, zobacz, jak ci się rozmarszczyła twarz. No, wyczej pianę, daj buziaka, ty moja reporterko. No, a co ty masz w buzi, rybko? Chyba rura. Nie, to żabka.